drodzy, bracia w kapłaństwie z księdzem kanonikiem proboszczem, drodzy rodzice, rodzice chrzestni, świadkowie bierzmowania oraz wy, drogie dziewczęta i chłopcy, którzy za chwilę do tego sakramentu przystąpicie. Wszyscy obecni tutaj, drodzy mego sercu, siostry i bracia. Wszystko spełniło się z tego, co Chrystus zapowiedział apostołom. A mówił to, będąc na Górze Oliwnej, naprzeciw wspaniałej świątyni jerozolimskiej, która uchodziła za jeden z cudów starożytnego świata. Tak wspaniała, tak bogato przyozdobiona, prawdziwa duma synów i córek Izraela. A Pan Jezus mówi, nie zostanie z tego kamień na kamieniu. Kiedyś indziej powie, dlaczego tak się stanie. Boś ty, Jerozolimo, nie poznała czasu nawiedzenia swego. Nie przyjęłaś Mesjasza, Bożego Syna, skazałaś go na śmierć. Chrystus umarł, jak wiemy, około 33 roku. Około 70. Natomiast wojska rzymskie pod wodzą Wespazjana i jego syna Tytusa rzeczywiście całkowicie zburzyli i świątynię, i miasto. Prawdziwa tragedia dla synów Izraela. W jakiejś mierze koniec ich pobytu jako wielkiej wspólnoty w Palestynie. Część zginęła, część poszła w niewolę, część się rozproszyła po całym świecie. Nie poznali czasu nawiedzenia swego. Ale zanim do tego doszło, stało się też i tak, jak Chrystus zapowiadał. Będą ludzie, którzy będą mówili, oto przyszedł czas, oto jestem ja. To znaczy, pojawią się ludzie, którzy będą mówili, jestem Mesjaszem, Bożym Wysłańcą. Przyszedł czas budowania nowego Królestwa. I ludzie wierzyli tym samozwańczym Mesjaszom i grupowali się wokół nich, a ich powstania kończyły się klęskami. Stało się także i to, co zapowiadał Pan Jezus, że apostołowie i uczniowie będą prowadzeni przed sądy, przed królów, namiestników. Tak było przecież ze świętym Janem i Piotrem, którzy byli wzywani kilkakrotnie przez Sanhedryn, a ten zabraniał im mówić o Chrystusie. A oni właśnie zgodnie z tym, co Pan Jezus mówił, nie przygotowując sobie mowy obrączeń, ale będąc wsłuchanymi w to, co mówi do nich Duch Święty, odpowiadali z całą przeciwną mądrością, zadziwiającą, gdy chodzi o prostych rybaków z nad Galilei. Trzeba bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi. A kiedy za tę odpowiedź spotkała ich chłosta, oni, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, radowali się z tego, że mogli cierpieć dla imienia Chrystusowego. Pan Jezus zapowiadał, że będą ich wtrącać do więzień. To czynił przecież szatan, udając się aż do Damaszku i tropiąc mieszkających tam chrześcijan, aby ich uwięzić i stawić przed sądami. Ale jak wiemy, objawił mu się wtedy Chrystus. I Paweł zrozumiał, jak błądzi, jak wielką krzywdę wyrządził Kościołowi. I odtąd też, już jako Paweł, miał jedną tylko ambicję.
iść do tych miejscowości, do tych miast ówczesnego Imperium Rzymskiego, gdzie jeszcze nikt nie słyszał o Chrystusie, aby tego Chrystusa ludziom głosić, Zbawiciela świata, Odkupiciela człowieka. I czynił to niewątpliwie, tak jak inni apostołowie, mocą Ducha Świętego, mocą prawdy, siłą Bożej prawdy, która potrafi zmieniać serca i umysły ludzi i sprawiać, że ci, którzy jeszcze niedawno byli prześladowcami Kościoła, stawali się jego najbardziej gorącymi świadkami. Wszystko się sprawdziło z tego, co mówił do apostołów Chrystus. Rodził się zatem Kościół dzięki wierze Piotra i apostołów. Rodził się Kościół dzięki kolejnym pokoleniom świadków Chrystusa, którzy swoim sposobem myślenia i postępowania pokazywali, że pełna prawda o człowieku jest w tym, czego nauczał Pan Jezus w Jego Ewangelii. Dzisiejsze jednak pierwsze dwa czytania, drodzy siostry i bracia, stanowią szczególną przestrogę dla uczniów Chrystusa, gdy chodzi o to, jak wobec Ewangelii się zachowywać. Są tacy, którzy są pełni pychy, zadufania w sobie, lekceważenia Bożej prawdy. I oni dostąpią radykalnego otrzesienia w dzień sądu. Będą jak słoma, zniszczeni na skutek swoich grzechów. Ale są też także i ci, którzy przyjęli prawdę zmartwychwstania Chrystusa, jako owi chrześcijanie w Tesalonikach, na skutek nauczenia świętego Pawła, ale uważali, że koniec świata i dzień sądu będzie już niedługo, więc nie trzeba się wysilać, nie trzeba pracować, wystarczy zajmować się różnego rodzaju baśniami, przepowiedniami, uciekając od trudnej codzienności. I tych napominał, jak słyszeliśmy, święty Paweł w sposób bardzo jednoznaczny. Nie chcecie pracować, to też nie jedzcie. Na to, żeby móc normalnie żyć, by także mieć co wziąć do ust, trzeba przecież zapracować. Chrześcijaństwo domaga się bardzo realistycznego spojrzenia na codzienność. Na nią trzeba patrzeć właśnie oczyma Chrystusa, który stawia bardzo jednoznaczne wymagania, jak żyć, jak nasz sposób myślenia i postępowania ma być przeniknięty miłością do Boga. Mamy Go kochać całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą. Mamy kochać drugiego człowieka jak siebie samego. A ta miłość do drugiego, wynikająca z miłości do Boga, musi być bardzo konkretna. Musi być pełna dobrych czynów. Musi być miłosierna, okazująca pomoc i wsparcie, jak trzeba. A to wszystko domaga się codziennego wysiłku. Ewangelia jest wyjątkowo realistyczna, gdy chodzi o patrzenie na to, na czym powinno polegać prawdziwe, autentyczne życie człowieka. I
dynamizm Ewangelii, głoszony jest od samego początku, po dzień dzisiejszy i aż do skończenia świata, coraz to nowym pokoleniom chrześcijan. Drodzy siostry i bracia, zwłaszcza wy, drogie dziewczęta i chłopcy, kandydaci do bierzmowania, powiedzieliście przed chwilą, że pragniecie ten sakrament przyjąć, aby móc mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć. A znaczy to przyjąć Ewangelię całym sercem, głębią swej wiary, nie lekceważąc nauczania Chrystusowego w imię pychy tego świata, a z drugiej strony wierzyć Ewangelię i w jej świetle kształtować swoją codzienność, swoje codzienne wysiłki, swoją pracę, swoją odpowiedzialność za siebie i za innych. A jednocześnie jeszcze i przede wszystkim być otwarci na natchnienia Ducha Świętego, który zawsze podpowie w głębi waszych sumień, jak się zachować, co powiedzieć w chwilach, kiedy trzeba będzie dać świadectwo o Chrystusie wobec innych. I temu właśnie służą dary Ducha Świętego. Mądrości, rozumu, umiejętności zachowania właściwej postawy w chwilach próby, pobożności, także Bożej bojaźni. Otwórzcie się na te dary, moi drodzy. Otwórzcie się właśnie po to, by jeszcze bardziej wzrastać w tej wielkiej godności Bożego dziecka, Chrystusowego ucznia. Jestem głęboko przekonany, że jest tak, jak mówiliście, że po pierwsze chcecie ten sakrament bierzmowania przyjąć, a po wtóre, że pragniecie go przyjąć właśnie dlatego, by wasze świadectwo o Chrystusie było jak najbardziej autentyczne, prawdziwe, dla innych przekonujące. A jestem przekonany, że tak jest, bo przecież patrzę na was i widzę na waszych piersiach zawieszone krzyże. To symbol Chrystusa, Jego cierpienia, Jego śmierci, z miłości do nas, a jednocześnie zapowiedź Jego triumfu, Jego zmartwychwstania, poprzez które pokonał i grzech, i śmierć, i nienawiść, i zło. Bądźcie świadkami, moi drodzy, właśnie tego zwycięskiego krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. I nie pozwólcie sobie z waszych serc ten krzyż wyrwać. Przeciwnie, brońcie go. Najpierw w sobie, we własnych sercach i sumieniach, ale także brońcie obecności krzyża w przestrzeni publicznej naszej ojczyzny. I nie wstydźcie się do Chrystusa przyznawać. Chociaż świat dzisiejszy wielokrotnie przypomina to, o czym słyszeliśmy z ust Pana Jezusa. Będą was prześladować, będą was wzywać przed namiestników i przed królów. I będą wszędzie zło na was mówić z powodu mojego imienia. I doświadczycie podziałów, nawet tak daleko idących, jak podziały w łonach samych rodzin dla imienia Chrystusowego. Ale nie zapominajcie, ten, kto wytrwa przy Chrystusie mocą Ducha Świętego, to wytrwa przy Nim do końca, ten będzie zwycięzcą. I tego wspaniałego życia, zwycięskiego życia z Chrystusem wam wszyscy, moi drodzy, drogi dziewczęta i chłopcy, kandydaci.
wyda Ci to Pierzmo Pania z całego serca życzymy. I oto dla Was, wszyscy tutaj obecni, gorąco